słuchacie. Jest wtorek, 21 kwietnia, godzina 7.06. A nagrywam dopiero dzisiaj, bo wczoraj nic nie nagrywałem, dlatego że wczoraj wyjechałem tylko z domu. Załadowałem się koło Poznania i doleciałem sobie do Nevady, tutaj na Starej Dwójce. Dzisiaj w planach jest przejechać całe Niemcy do granicy z Holandią. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Granica Venlo. Mam awizację dopiero na środę na godzinę 13.30. Także jutro sobie przelecieć. Dzisiaj przelecieć sobie do tej granicy Venlo. I jutro już rano sobie o 8.00 wyjechać, nawet 9 wystarczy, na spokojnie do Francji, na rozruchy. A mam w tym tygodniu Francję, magazyn Leroy Merlin, tam już byłem z miesiąc temu, także już wiem co, gdzie ja. Zmieniam trasę, jedź 20 km. Także jedziemy, jestem teraz na Starej Dwójce. Jakieś? To są rajki. Zmieniam trasy. Dobra, ten daj się, ja to zrobię pan, że to się dzwonimy. Za 40. Ja drugą pizmę prawo i pogajzu, a te wloga. Pisz chłodek mi prawo, puszę mi pan fresy, tu ono się tak coś odnosi. Kupiłeś już tą kolę, tak? Tak. Dojechałeś na miejsce. Dobra, zmieniam teraz.
zaraz nie, tak, zaraz. No i kończymy. Dobrze, dzięki. Będą, miło panią. Jak się tutaj gorąco zrobiło? Właśnie 4 stopnie jest na dworze. Ledwie wyszłyśmy, a tu widzę twoje zdjęcie na autobusie. Jest środa, 22 kwietnia, godzina 8.05. Startuję właśnie po pauzie z granicy z Venlo. Granica Niemiec z Holandią. Do celu na rozładunek we Francji zostało czasu 3.20. Według nawigacji 284 km. Teraz tylko przejechać Holandię, Belgię i wpadamy do Francji. Dojeżdżam do tego Leroy Merlin. Tutaj po lewej stronie są te właśnie magazyny, do których jadę. W drugi zjazd. Leroy Merlin. Za 100 metrów wjedź na rondo. Potem skręć w trzeci zjazd. Potem przyjazd na miejsce. Centre Logistique Nord. Dojechałeś na miejsce. Don't talk about it, I want you.
Szalony. Zmieniamy hasę. Milimetry tutaj do sobie na milimetry. Dobra. Idziemy się zarejestrować. No tak wygląda to centrum logistyczne. Tutaj stoimy na parkingu. I tu trzeba wjechać na te magazyny. Tutaj gdzieś będę miał rozładunek. Tu miałem ostatnio rozładunek. W końcu się doczekałem na wjazd. Przestałem tutaj 5 godzin. Tam też kilku Polaków się zjechało. Kolega z Fakra już jest. Ładnie masz tego napchane. Nie. I tylko 8 ton? Tak. Dobra, ja już tam jadę. Idę otworzyć drzwi. Dobra. Cofamy pod rampę. Okej, teraz idę ją podnieść. Thank you.
Okej. No to ja już rozładowany. Sam rozładunek trwał 15 minut. O, 20. Za 120 metrów wjedź na rąk. Potem skręć w trzeci zjazd. Cyk, rozładowany. Wjedź na rąk. Za 400 metrów. Potem skręć w czwarty zjazd. No, stoję na weekendzie we Francji na parkingu pod Lille. Się kupa aut nas zjeżdżało na weekend tutaj. To jest jakieś 50 aut tu się zjechało. To jest dosyć duży parking. Jest dużo Polaków i Hiszpanów. No witajcie. Wjeżdżam właśnie tutaj z parkingu pod Lille z weekendu. Jadę się załadować do Belgii i lecę z Belgii do Kutna. Rozładować jutro do Kutna. Jak dobrze pójdzie, jutro już w domu. Weekend bardzo fajnie zleciał. W sobotę grilla mieliśmy. Tak 7 Polaków się zgraliśmy. Także bardzo, bardzo fajnie, bardzo miło weekend spędziliśmy. Granica z Francji z Belgią. Wyjeżdżam z Francji i wjeżdżam do Belgii. Właśnie jestem w tej Belgii ładowany. Ładuję tutaj opakowania do Pringlesów. Puste pudełka. No to załadowany. Sam załadunek trwał 20 minut. Dłużej trwało czekanie, bo czekałem 1,5 godziny. Zanim zaczęli ładować. Ale dobra. Ładunek lekki, bo około 3,5 tony. Same puste pudełka do Pringlesów. Okej, jedziemy. Rozładunek w Kutnie.
kolego z laptopu, ja na pauzę jeszcze powodzony. Trzymaj się. Słuchaj, powiedz tam, za co tego chłopaka tam jebnęli, to nie wiem, 7,5 tysiąca czy 750? Nie wiem dokładnie, co tam dochodziło, wiesz, nie wiem. Coś tam tłumaczył, ten. No dobra, nie, trzymaj się, powodzonka. No na razie, powodzonka, trzymaj się, cześć. Ja tam na granicy, przejście. Nic tu nie widzę, przejeżdżam czysto. Dzięki. Właśnie kolega stoi od nas. Wróciliśmy na Oldenzalu pauzę 45 minut z kolegą Krzyśkiem z żółtej Scanii od nas z firmy. I się okazało, że on też do Kutna jedzie na rozładunek. Także lecimy sobie na dwa auta na rozładunek po Polski do Kutna. No jestem, słuchaj, właśnie z autohofu wyjeżdżam. Wyminąłem, że teraz wiesz. No dobra, to tam gdzieś cię zaraz dojdę. Jedź sobie spokojnie. Wyjeżdżam właśnie z parkingu, z autohofu. Czwarta 40 jest. Zlecimy już to na kraju. Dzisiaj rozładować Kutno, o ile dobrze pójdzie. Ogólnie awizacja jest na jutro, kurde, ale może nam się uda dzisiaj to zrzucić. No już jestem na dwójce, Krzysiek. Dobra, okej.
zjazd na ostatnią prostą. Kierunek Warszawa. Ostatnia prosta do Polski. Jeszcze 60 km i będziemy w Polsce. Jechałem tutaj w tą stronę. I to jest ten fotoradar, nie? Jechałem. Szczegóły oferty na Raiffeisen.com. Raiffeisen Polbank. Z przyjemnością. Miły kliencie, odwiedź nowe, świeże supermarkety Mila. Genia i sklep jasny pod jednym dachem. Z miłą obsługą i wyjątkowymi promocjami. Znamy się na świeżości. Mila, zakupiasz mnie. Najnowszy news report. O tym, dlaczego Polacy historycznie zachowali słuchacza. Teraz kanał 19. To płacą cenę. Jak Magdalena Wąbrek oszukała SLD i sama na CB Radio. I setki jakichś nagród. Więcej informacji na multimulti.pl. Dalej się otwiera, no. Na czwórce szybciej to się otwiera. Kurde jest, jak już są te bramki z Wiatola, to tak się wolno otwierają. Najlepiej to jest... Najlepiej to jest we Włoszech. We Włoszech tylko się nogę z gazu spuści, bo to jest 7 ton. Tam 7 ton widziałem, nie? Słuchaj, jak tutaj dojechać do tego koła? Kurde, jeszcze nie to ja kręty raz i potem wyjeżdżałem tam na jakąś silę z koła. Aha, tak jak tutaj ty wyjeżdżasz tym manem, tak? Tak, tym manem wyjeżdżę, kolega, tak. I tam jeździ, dojedziesz do rądka, na rądku dasz prawo i w kościelce w prawo i dojedziesz, nie? Aha, dobra, dobra, dzięki. Cześć. No widzieliście, kurde. 7 ton chciałem, je nawigację wprowadzić, tylko 7 ton. No i wracając do tych właśnie bramek we Włoszech, to się tylko nogę z gazu spuści, tak się zejdzie do 60-70 na godzinę i normalnie się przejeżdża, pika i się otwiera już bramka z daleka. No już polskie drogi się zaczynają. Industriala, jakiś park przemysłowy. Ja się muszę ruszyć, no ale źle mogę sobie ruszyć. Skręć w pierwszy zjazd. Szukamy firmy. Przygotuj się na przyjazd na miejsce za 700 metrów. Jest
Sibiradia bym tu w ogóle nie trafił do firmy. Jest tylko po adres podany wschodnia i nic więcej. Zmieniam trasę. Tu jest jedna duża industriala i teraz o. Sobie wybrać firmę. Zawsze wtedy tylko pojawi się taka możliwość. No, widzę, że nie jest w ogóle oznakowane. O, jest i kolega, w którym się wczoraj ładowałem, w Belgii. Placyk, kto się chwali. Przygotuj się do skrętu w lewo za 350 metrów. Na nockę można stać? No tak. No jak coś, to tam oblukałem już pompę jakieś 4 km dalej, nie? Nie, no myślę, że nie wyganiał nas stąd. To znaczy, no ja tu byłem na tym, to na tej budzie, no to mówisz tego, że mogę stać, nie? Do Westingu to rozumiem, bo to się wjeżdża, to numer wjeżdża się pęty, rajki, to i się... No i niestety w Kutni mnie nie rozładowali. Nie rozładowali mnie w Kutnie. Muszę czekać do jutra rano, do 8. Ale tak też wspominałem wcześniej, kolega Krzysiek też miał tę zrzutkę kilka ulic dalej. No i jego rozładowali. Teraz kręci pauza do rana, leci do domu, a ja o 8 mam zrzutkę i też do domu. No takie puste pudełka do Pringlesów mam tutaj do Kutna. O, 26 palet. No to jest środa rano. Rozładowują mnie tutaj właśnie w tym Kutnie. Stoję pod lampą. Rozładuję i lecę do domu. I majówka się zaczyna, majóweczka. Patrzcie, oni te puszki przeładowują z auta na auto. Tutaj zrzucam na magazynie opakowań. A tam za bramą jest fabryka chipsów. I tylko tu przeładowują sobie z naczepą na czepę i za bramę przewozi. No i podjechał pod rampę, puszki zwala z drugiej strony. Jedź na jedynkę, na jedynkę. No to rozładowali mnie. Widzę, jeszcze 5 aut stoi. Też z Belgii, z tymi opakowaniami, z tymi puszkami. No jest ja rozładowany. Teraz 2 godzinki do domu zostało. Godzinki na bazę i zaczynamy majówkę. Szukam firmy Florian Centrum tutaj na ulicy Metalowa.
tymi aniołami jest nie tak. Człowiek patrzy i ma same grzesz. O reklamie. Przed Jankiem z Lwówka Śląskiego ciężka całonocna trasa. Na szczęście ma RMF FM. I masz w sobie moc. RMF FM. Najlepsza muzyka.